Cześć! W dzisiejszym odcinku gorąco zachęcam Was do przygotowania soli w winie podanej z sosem, z dodatkiem krewetek, a także małży. Taka ryba jest naprawdę wyśmienita, jest to jedno z popularnych dań w kuchni francuskiej. Przepis zaczerpnęłam m.in. z książki Julie Child i przyznam się Wam, że po prostu rozkochałam się w tym daniu. Jest wyśmienite i jeżeli tylko macie ochotę na rybę, to gorąco Wam polecam właśnie takie jej przygotowanie. Dodatek krewetek i małży zupełnie odmienia smak. W dodatku całość jest połączona takim lekkim beszamelem. No i do tego to wino, które nadaje bardzo fajnego smaku całej rybie. I wszystko zupełnie inaczej smakuje. Dlatego gorąco zachęcam Was do spróbowania dzisiejszego dania. A po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv. Na początku obgotowanym krewetkom odcinam ogonki, a z małży usuwam niepotrzebne nitki. Do głębokiej patelni czy też garnka wlewam bulion i dodaję białe wino i całość podgrzewam. Za to na drugiej patelni roztapiam masło, wrzucam krewetki, a także małże, doprawiam mocno pieprzem i podsmażam około 6 minut. Kiedy nasz wywar razem z winem zaczynają wrzeć, to dodaję do tego gałązkę tymianku i układam filety soli. Podgrzewam, aż filety będą jaśniejsze i miękkie. To jest nie więcej niż 10 minut. Przygotowuję również sos beszamelowy. Roztapiam na patelni masło, dodaję troszeczkę mąki, mieszam, a następnie dodaję do tego mleko. Całość dokładnie mieszam i dolewam ze 2-3 łyżki wazowe wywaru, w którym gotowała się sola. Sos dokładnie mieszam, doprawiam gałką muszkatułową, a następnie wymieszany sos dolewam do wcześniej podsmażonych owoców morza. Dokładnie całość mieszam i nakładam na talerz. Najpierw sos, na to rybę i jeszcze dość sporo sosu z owocami morza. Z wierzchu dekoruję gałązką świeżego tymianku. Danie jest naprawdę wyśmienite i jestem pewna, że również Wam posmakuje. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.